All-Star League finału Piotr Mierzejewski po wielkim powrocie, gonitwa. Nie wiem, czy kojarzysz ten moment, jeśli mogę w tą stronę. Krzysiek Popek, rozmawialiśmy i mówi: Piotrek, poradzicie? Ty mówisz: nie. To mówisz: na co czekasz? A ty mówisz: zajmuję się synem. No i co? No i wszedłem na parkiet. Babadzi! Mówiłem, że ma parcie na szkło. No, wszedłem na parkiet i daliśmy radę. Znaczy, walczyliśmy do końca, więc... Powiedz tak na poważnie trochę, syn pomaga, bo to chyba fajne, jak jest, kibicuje i może się teraz z tobą cieszyć. Nawet już zabrał to, co najcenniejsze. Słuchaj, powiem ci tak, pierwszy mecz w tej lidze z synem, więc fajnie, że udało się wygrać. No i przede wszystkim dzisiaj są jego urodziny, więc nie dało się inaczej, musieliśmy to wygrać. To teraz powiedz mi, świętujesz z rodziną, czy świętujesz z rodziną koszykarską, czy to łączysz? Z rodziną, zjeżdża się rodzinka, co nieco już się chłodzi w lodóweczce, więc... Za 2 godzinki relaksik i rodzinki. Okay, jedno pytanie na poważnie, jeśli możesz. Jak udało się to wygrać? Bo mecz był bardzo wyrównany. W pewnym momencie wydawało się, że Dragonsi to kontrolują. I tak naprawdę no gdzieś chyba co? Wasze doświadczenie czy co? Wiesz, mecz był wyrównany. Dużo nam uciekali za plecami, latali. Trochę nam obrona, pomoc kulała. Natomiast wzięliśmy parę czasu, ustawiliśmy się. Wszyscy się spięliśmy i razem jako drużyna kolektywnie wyszarpaliśmy to zwycięstwo. Tam ze 2-3 przechwyty poszły, kontry, wyszło na plus i już do końca udało się to kontrolować. Ostatnia akcja meczu tak naprawdę, twój przechwyt, Michał Zdziech, szukał Ludiego, chyba wszyscy to widzieli. Ty też to czułeś, że tam trzeba odciąć Ludiego już, można powiedzieć, frontem na aferę? Bo jakby Ludi, wiesz, zbieg za plecy, to łatwe 2 chyba. Tak, jakby Ludi uciekł za plecy, to łatwe 2. Spodziewałem się, że Ludi będzie chciał dostać piłkę i wziąć tą akcję na siebie. Na 2 czy 3 akcje pod rząd to były straty i z ich strony, i z naszej. No to spiąłem się w sobie, bo wiem, musimy już zdobyć te 2 punkty, żeby już do końca, bo było ciężko. Nerwowo. Piotrze, gratuluję i do zobaczenia w przyszłym sezonie. Dzięki, do zobaczenia.